Dzień dobry, kochani. Witam Was gorąco na kolejnym spotkaniu ze mną. I dzisiaj taki temat, który przysporzył zapewne wielu emocji dla wielu osób. Dla wielu osób, które są w mojej przestrzeni facebookowej. Zupełnie nie powiem, że niechcący, ale idąc jakby za jakimś wewnętrznym impulsem, umieściłam trochę więcej niż tydzień temu na swoim profilu na Facebooku pewne pytanie. Było to zupełnie niewinne pytanie. Nie spodziewawszy się tego, co się zadzieje, kiedy je umieszczę. I za tym pytaniem poszły kolejne i kolejne. I w ten sposób powstała pewna ścieżka. Ścieżka tego, by otworzyć świadomość szerzej, by zobaczyć to, co jest niewidziane. Dzisiaj do Was przychodzę z tematem, który chyba jest najbardziej kontrowersyjny i wzbudza najwięcej emocji. Jest to temat związany ze zdradą. Wszystko tak naprawdę, co robimy w rozwoju osobistym, czy w rozwoju duchowym, czy w jakiejkolwiek terapii, czy w czymkolwiek, to robimy po to, żeby się poczuć dobrze, po to, żeby nasze życie było przyjemniejsze, byśmy byli bardziej szczęśliwi. Jednak są takie rzeczy, które wciąż są ogromnie, ogromnie trudne. Trudne dla większości z nas. Jednym z tych doświadczeń jest zdrada. I od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że ja namawiam do zdrady, że poprzez to nagranie chcę przyklasnąć tym, którzy posuwają się do takiego zachowania. Chcę od razu zaznaczyć, że to nagranie ma na celu przede wszystkim przebudzić człowieka, przebudzić ciebie, byś mogła, mógł zobaczyć to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka, co może nawet niewidoczne na drugi, trzeci. To, co schowane za kurtyną emocji, bolesnych doświadczeń i krzywd, które się wydarzyły w przeszłości. Żeby zrozumieć w ogóle, kim jest mężczyzna i kobieta, kiedy wchodzą w relacje, potrzeba zrozumieć, kim oni są wewnętrznie i co oni wnoszą w tę relację. Ja już o tym wspominałam na poprzednim nagraniu, że tak naprawdę większość osób wchodzi w relacje wewnętrznie, jako wewnętrzne, skrzywdzone dzieci. Od kogo my się uczymy relacji? Co jest w ogóle fundamentem dla każdej relacji, którą tworzymy w życiu? My każdą relację w swoim życiu budujemy na podstawie fundamentu, który został zbudowany w nas, a który stworzyła mama i tata. Mama z tatą pokazali nam, jak wyglądają relacje między ludźmi, jak wyglądają relacje w związku i w ogóle czym są relacje. Nie tylko tworząc relacje ze sobą nawzajem, ale także tworząc relacje z nami. To, w jaki sposób pokazywali nam poprzez swoje zachowania, poprzez swoje słowa, poprzez swoje czyny. Kim my jesteśmy? Jacy my jesteśmy? Co jesteśmy warci? To tworzyło nasz fundament i to stworzyło nasz fundament. Pewnego razu na jednym z warsztatów, który prowadziłam o uzdrawianiu matecznej rany, zaprosiłam kobiety do ćwiczenia. I w tym ćwiczeniu ich zadaniem było narysowanie fundamentu. Fundamentu, na którym wyrosły. Będziemy się tym zajmować także na kolejnym warsztacie pracy z matczyną raną i z uzdrawianiem tej rany, ponieważ jest to niesamowicie głębokie i bolesne doświadczenie, które jeżeli jest nieułożone, nieuporządkowane i nieuwolnione, potrafi całkowicie zniszczyć nasze życie i w pewnym momencie powoduje, że kręcimy się w kółko. Kiedy przyjrzymy się temu z boku, jest to niczym innym jak kręceniem się w kółko za własnym ogonem i mamy poczucie, że nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wyjść poza. Więc podczas tego warsztatu poprosiłam uczestniczki o to, by narysowały fundament.
Chciałbym, by każdy z Was wyobraził sobie, że tak naprawdę to, z czym wchodzicie w życie, kiedy wychodzicie z domu rodzinnego i kiedy wyszliście z domu rodzinnego, bo zapewne macie więcej niż 18 czy 20 lat, to, z czym weszliście w życie, to było to, czego się nauczyliście, ale nie tylko to, co było poprzez nauczone poprzez postrzeganie, poprzez obserwacje, ale to było to, czym zostaliście napełnieni. A dokładniej mówiąc, jakie wasze potrzeby zostały napełnione, a jakie nie. Jakie przekonania wynieśliście, jakie poczucie na temat siebie. I kiedy układamy taki fundament, który następnie staje się fundamentem do budowy naszego życia, gdzie życie mogłoby reprezentować ściany naszego domu, a fundament rzeczywisty fundament tego domu, to w pewnym momencie okazuje się, że i w tym fundamencie jest wiele pustych przestrzeni i może nie do końca on jest nawet stabilny, może w niektórych miejscach nawet w ogóle brakuje tych cegieł i te ściany są niekompletne. Na takim fundamencie możemy zbudować tylko to, na co pozwala ten fundament i jeżeli nasze pragnienia w życiu dorosłym są większe i chcemy więcej, dużo, dużo więcej, dużo wyżej, dużo dalej, to ten fundament nam na to nie pozwoli. Dlatego w każdej rzeczy odnoszę się zawsze do początku. Cudownie jest, jeżeli mamy w sobie taką percepcję i na tyle poszerzoną świadomość, że możemy się cofnąć do punktu zero i stamtąd zacząć, czyli zanim się wszystko zaczęło. Natomiast wiele z nas, kobiet i wielu z was, mężczyzn, potrzebuje dotknąć tego, co bolesne. Ponieważ często uciekamy od tego, co bolesne i nie chcemy tego dotykać. I kiedy przyjrzymy się dwójce dorosłych ludzi, ja wiem, że świat jest tak skonstruowany obecnie, że tak naprawdę prawdopodobnie trudno będzie wam znaleźć inną jakość relacji, ale uwierzcie mi, że są inne jakości. Kiedy przyjrzymy się dwójce dorosłych ludzi, którzy wchodzą w związek i na chwilę się zatrzymamy, bo bez tego zatrzymania nie ma mowy, żeby zobaczyć to, co jest schowane, to zobaczymy, że wchodzimy w związek, nawet wy sami możecie zrobić dla siebie taką retrospekcję, taką analizę tego, co było, chyba że jesteście w trakcie wchodzenia w związek, to tego, co się dzieje albo tego, co się będzie działo, że kiedy wchodzimy w związek, to wchodzimy w związek z oczekiwaniami. My chcemy, by druga osoba uzupełniła nasze braki i by spełniła nasze oczekiwania. My chcemy się czuć w jakiś konkretny sposób przy tej osobie. I tutaj słowo czuć się w konkretny sposób rozjeżdża się na dwa kierunki. Pierwszy kierunek to ja chcę się czuć dobrze, bezpiecznie, zaopiekowana. Drugi kierunek to ja chcę czuć, że się rozwijam. Ja chcę budować coś wspólnie. Ja chcę coś razem tworzyć. I zobaczcie przez chwilę, jak to jest inne. Zobaczcie, jak różne są to kierunki i zobaczcie, jak różna energia za tym płynie. Kiedy ja wchodzę w związek, bo chcę, żeby ktoś mnie wypełnił, wypełnił moje braki, zaopiekował się mną, dał mi to, czego mi brakuje, by spełnił moje oczekiwania, to kim ja wówczas jestem w tym związku? Oczywiście wiele osób może powiedzieć, że jest to dorosła osoba, ale to stwierdzenie będzie wynikało z tego, że większość osób na świecie w ten sposób wchodzi w relacje. Nie inaczej. Ale to, że większość osób wchodzi w ten sposób w relacje, nie oznacza, że jest to właściwe wejście w relację. Kiedy małe dziecko doświadcza ogromnej dysfunkcji w domu rodzinnym, kiedy relacja między rodzicami jest zaburzona, kiedy czuje ono niestabilność emocjonalną matki, kiedy nie ma poczucia bezpieczeństwa, wówczas takie dziecko nie jest w stanie rozwinąć wewnętrznie
właściwie swojej emocjonalnej dojrzałości. I jeżeli my nie mamy rozwiniętej emocjonalnej dojrzałości jako dziecko, to nie znika potem. To nie jest tak, że kiedy osiągamy wiek 15 lat, nagle my tą dojrzałość rozwijamy. To, co się natomiast najczęściej dzieje, to dzieje się rzecz następująca, że my z tym brakiem idziemy w świat. Ponieważ wewnątrz nas tworzy się przekonanie, że my nie jesteśmy w stanie sobie tego dać. Ponieważ nasz rozwój wewnętrzny zatrzymał się na tym konkretnym etapie. Jak możemy budować cokolwiek stabilnego w naszym życiu, jeśli nie mamy poczucia bezpieczeństwa? Jeśli my nie wiemy nawet, czym jest poczucie bezpieczeństwa, jeśli wydaje nam się i tak zostaliśmy zaprogramowani, że poczucie bezpieczeństwa to pieniądze na koncie, to dom, to samochód, to praca albo druga osoba. Zobaczcie, gdzie poczucie bezpieczeństwa wówczas ląduje. Co wtedy się stanie, kiedy to poczucie bezpieczeństwa zniknie? Bo zniknie, kiedy druga osoba odejdzie, kiedy dom jest w kredycie i zmieni się sytuacja ekonomiczna w kraju, kiedy utracimy pracę, kiedy nagle zadzieje się coś, że te pieniądze z konta zaczną znikać. Całe życie takiego człowieka jest oparte wówczas o jeden mechanizm, o jeden kierunek, o to, żeby zawsze utrzymać za wszelką cenę poczucie bezpieczeństwa. Bez poczucia bezpieczeństwa, bez tej bazowej potrzeby, bez zaspokojenia tej bazowej potrzeby. Praktycznie nierealne jest, żeby cokolwiek zbudować. My tak bardzo tęsknimy wewnętrznie za tym poczuciem bezpieczeństwa, że jesteśmy w stanie zrobić absolutnie wszystko. I wyobraźcie sobie tylko parę, która spotyka się na tej pierwszej randce, mężczyzna i kobieta. I oni siedzą przy stoliku i owszem, możliwe, że są tam motylki w brzuchu i jest cała ta energia zakochania, zauroczenia, tej fascynacji, ale równolegle z tym płyną inne rzeczy w głowie tej kobiety. Układają się pewne klocuszki, pewne puzelki. Obserwuje ona jego, pyta go, jaką ma pracę. Obserwuje jego wygląd, obserwuje jego ubranie, patrzy na jego maniery, patrzy na jego zachowanie i ocenia, czy on jej da to, czego ona potrzebuje. W drugą stronę jest to samo. Wchodzimy więc w relacje z brakiem. Wnosimy do relacji brak. To jest to główny napęd, ten główny motor. Brakuje mi czegoś i ja potrzebuję się czuć pełna, więc żeby się napełnić, to ja wejdę w relację z drugim człowiekiem i on mnie napełni. Ale co to jest za myślenie? Wszyscy chcemy się czuć dobrze. I kiedy patrzymy na tą drugą osobę, i tworzymy związek, to my często nawet nie wiemy, kim jest ta druga osoba. Wielu z was nie zna wartości, jakie są ważne dla drugiego człowieka, z którym tworzycie relacje. Bardzo rzadko odbywają się takie rozmowy, kiedy zanim wejdziemy z kimś w związek, to najpierw zadajemy pytanie tej osobie, co jest dla niej ważne? Co ją napędza, co ją motywuje? Ja wiem, może wyda wam się, że to jest takie górnolotne, bo kto o tym myśli na pierwszej randce? Ale jeśli nie myślisz o tym na pierwszej randce i idziesz w ciemno i dedykujesz swoją energię i oddajesz swoje ciało fizyczne i oddajesz siebie, bo w pewien sposób energetycznie to tak wygląda, drugiemu człowiekowi dajesz dostęp do siebie, nie wiedząc nawet, kim jest ta osoba, znając tylko status materialny, nie mając tak naprawdę świadomości, co was będzie wspólnie łączyło, kiedy ta fala zauroczenia i zakochania minie. Bo minie. Pamiętam, że wiele lat temu przeprowadziłam się przez pewne doświadczenie.
Będąc w relacji, zastanawiałam się, dlaczego nasze działania są tak skrajne. Dlaczego siebie nie rozumiemy? Bo nie rozumieliśmy siebie. Dlaczego tak często dochodzi między nami do kłótni? I pewnego razu, pracując ze sobą wewnętrznie, wprowadziłam siebie w proces, w którym odkryłam to, co jest dla mnie wartością w życiu. I wypisałam z wszystkich wartości, które się pojawiły, wybrałam te najważniejsze 3. I idąc dalej, poprosiłam również ówczesnego swojego partnera o to samo. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam, jak bardzo się to różni od siebie. Nagle wszystko stało się jasne. Nagle było dla mnie oczywiste. Nic dziwnego, że nie możemy dojść do porozumienia, skoro każde z nas ma inne wartości, co innego jest ważne dla nas. I na czym innym się będziemy skupiać. Więc co innego będziemy stawiać jako priorytet. Ale często takie rozmowy się nie odbywają między ludźmi, nie dlatego, że człowiek nie chce tych rozmów odbyć, ale dlatego, że czym innym jest pchany. Patrzymy na drugiego człowieka jako na kogoś, kto zaspokoi nasze potrzeby, kto da nam wsparcie emocjonalne, kto da nam wsparcie finansowe, z kim będzie nam łatwiej iść przez życie. Patrzymy na drugiego człowieka poprzez braki. I idąc dalej, przyglądając się temu dalej, podczas sesji, kiedy zasiadają kobiety, często wchodzimy w taki proces, który pokazuje nam, kim jest dana osoba w relacji naprawdę. I ten proces najczęściej pojawia się wtedy, kiedy dochodzi do jakiejś trudnej rozmowy albo kłótni między partnerami. Nagle okazuje się, że ta kobieta i ten mężczyzna to w rzeczywistości nie jest ani kobieta, ani mężczyzna, że to są małe dzieci. To jest to 2-latka i 4-latek i każdy z nich kłóci się o to, co jest dla niego ważne. I jest przeciągana lina i nikt nie chce ustąpić. Kiedy osoba na sesji widzi taki obraz, nagle staje się jasne i oczywiste. Oczywiście, że 4-latek mi nie ustąpi. I oczywiście, że on mnie nie rozumie. Ale ja nie rozumiem jego. I kiedy dalej idziemy w tej sesji, nagle okazuje się, że to nie o tego 4-latka chodzi. Że ona, ta kobieta, oczekuje od swojego partnera zrozumienia, wyrozumiałości, bycia wysłuchaną, czyli tego wszystkiego, czego oczekiwała od swojej mamy albo od taty. Jeżeli wewnętrznie, emocjonalnie wchodzimy w takie relacje jako dziecko, to jak możemy podbijać temat zdrady? Czym jest w ogóle zdrada? Człowiek dorosły fizycznie, ale emocjonalnie i wewnętrznie, będący wciąż dzieckiem. I nie chodzi mi tutaj o obrażanie kogokolwiek. Chcę, żebyście dobrze zrozumieli, że tu chodzi o proces, który zadziewa się w podświadomości. O proces bliżej związany z pewnymi częściami naszej jaźni. Takimi jak wewnętrzne dziecko chociażby. Więc dorosły, dojrzały fizycznie człowiek, ale emocjonalnie będący i czujący jak dziecko, wchodzi w relacje z oczekiwaniami wobec drugiej osoby. I te oczekiwania nie są spełnione i one nie będą spełnione. To byłoby niemożliwe, dlatego że gdyby druga osoba spełniła oczekiwania nasze, wówczas byśmy byli do końca życia uwiązani, bo to by była ogromna, toksyczna zależność między rodzicem a dzieckiem, bo kto może spełnić oczekiwania? Oczekiwania może mieć dziecko i spełnić może je rodzic. I to wspaniale widać na każdej sesji, po przeprowadzeniu ogromu sesji w ciągu ostatnich lat. To nie były setki, to były tysiące moich godzin przepracowanych
z klientami, za każdym razem dokładnie ten sam schemat wypływa. Ta sama projekcja. Wchodzimy w relacje jako dorośli ludzie. Wewnętrznie, emocjonalnie czujemy się jak skrzywdzone, zranione dzieci, które szukają wypełnienia, zaopiekowania, pokochania i projektujemy na drugą osobę, mamę albo tatę. I oczywiście ta osoba nie ma możliwości spełnienia naszych oczekiwań. Więc jeśli nie spełnia naszych oczekiwań, zadziać się mogą przynajmniej dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że pojawia się coraz więcej zgorzknienia i frustracji, i żalu, i pretensji. I trwa się w tej relacji, coraz bardziej czując jej toksyczność i coraz bardziej obrzucając tą drugą stronę pretensjami. Tam już wtedy nie ma porozumienia. A drugi kierunek jest taki, że zaczyna się szukać kogoś innego i na tą inną osobę projektuje się swoje oczekiwania. Czy zatem, jeśli w relacji wchodzi dwójka wewnętrznych dzieci, można mówić w ogóle o zdradzie? Czy można oskarżyć dziecko o zdradę? Chciałabym, żebyście dobrze zrozumieli ten temat. Ponieważ w momencie, w którym kobieta poszerza swoją świadomość, uzdrawia swoje rany, uwalnia, rozpuszcza swoje traumy, ta kobieta nie będzie patrzyła na swojego partnera jako na kogoś, kto ją zdradził. Będzie patrzyła na niego jak na kogoś, kto wybrał. On dokonuje wyboru. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli to dotyczy kobiety, która zdradziła, ona dokonuje wyboru. I ten wybór jest wyborem, który nie polega na tym, że siada ona czy on i mówią: słuchaj, nie układa nam się i czuję, że powinniśmy się rozstać, a następnie dopiero dokonuje pewnych czynności, tylko najpierw ich dokonuje. I tutaj powody mogą być różne. I intencje mogą być różne. Ale to, co jest schowane pod spodem, płynie zawsze z jednego, z braku. Z braku, ogromnego braku i ogromnej tęsknoty. Teraz pytanie, za czym? Za czym ta osoba tęskni? Czego jej brakuje w tej relacji? Otóż tęskni ona i brakuje jej jednego. Tej bezwarunkowej miłości, której doświadczyła u źródła. I tej bezwarunkowej miłości szuka wszędzie. I tej bezwarunkowej miłości nie dostanie od nikogo na zewnątrz, dopóki nie znajdzie jej w sobie, dopóki nie wróci do źródła, dopóki nie połączy się ponownie ze sobą wewnętrzną. I w momencie, w którym to nastąpi, wszystko w życiu tej osoby ulega całkowitej transformacji, ponieważ przestaje ona patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto uzupełni jej braki. Zaczyna patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś, kto... jak na kogoś, z kim chce zacząć budować nowe. Chce wzrastać, rozwijać się. Tam nie ma tej toksycznej zależności. Tam nie ma tego oczekuje. To nie znaczy, że między tymi ludźmi pojawiły się wówczas tylko i wyłącznie cudowne i wspaniałe chwile, bo często tak jest, że mamy wyobrażenie, że kiedy przerobimy te wszystkie trudne rzeczy, to wówczas będziemy sobie spijać nawzajem z dzióbków nektar. Tak nie jest. Takie relacje są momentami ogromnie trudne, ponieważ to już jest inny etap, inny poziom i dotykamy nawzajem sobie
dotykamy nawzajem w sobie trudnych, trudnych, bolesnych, wciąż bolesnych doświadczeń. Natomiast nasza świadomość jest w innym miejscu i inaczej zachowujemy się i wiemy, że to już nie jest to, żebyśmy trzasnęli drzwiami, rzucili szklanką, czy przerzucili na kogoś winę, czy odpowiedzialność. To już jest inny kierunek wówczas. Wówczas mamy świadomość, że to, co nas dotknęło, jest w nas. I ta chęć bycia z drugim człowiekiem jest nie po to, żeby razem spłacać kredyt hipoteczny. Co nie znaczy, że nie można go spłacać i nie można wziąć wspólnie, ale to nie jest cel. Ten cel jest zupełnie inny. I ten cel powoduje, że relacja nie jest relacją toksyczną. Więc czy możemy mieć pretensje o to, że ktoś nas zdradził? Czy możemy mieć żal do mężczyzny, który nas zdradził? Ja w swoim życiu doświadczyłam ogromu zdrad. Bardzo dobrze wiem, jak smakuje zdrada. Ale będąc w tamtym miejscu, nie miałam zielonego pojęcia, czym ona jest naprawdę. Z jednej strony, kiedy siadamy do wewnętrznej pracy w aspekcie zdrady, to co możemy zobaczyć, to możemy zobaczyć, że ta zdrada, która się zadziała w naszym życiu dorosłym, jest powieleniem czegoś, co miało miejsce w przeszłości. I tu bardzo często zdarza się, szczególnie u kobiet, które doświadczyły, będąc dziećmi, doświadczyły wykorzystywania lub molestowania seksualnego. One miały w sobie doświadczenie zdrady. I tą zdradą był moment, kiedy osoba w postaci na przykład ojca, jeżeli to ojciec był sprawcą molestowania, wybierała inną kobietę. Jakkolwiek jest to dla ciebie trudne do zrozumienia i przyjęcia, wiedz, że to rozumiem, że może być to trudne. Niektóre rzeczy, o których będę mówiła, będą trudne do przyjęcia, trudne do zobaczenia, może nawet bolesne, albo będą powodować inne w tobie odczucia lub emocje. Są to rzeczy, które pojawiają się w trakcie pracy. Tak jak za każdym razem wspominam, praca, tak głęboka praca, z mojego doświadczenia, musi być pracą organiczną. To nie może być zaplanowany harmonogram. To musi płynąć organicznie. Dlatego za każdym razem, kiedy prowadzę kogoś na sesji, szczególnie na sesjach, to jest to silne połączenie ze źródłem i prowadzenie intuicyjne. Więc osoba, to na co jest gotowa, to dotykamy i to uwalniamy. Nigdy nic na siłę. I nigdy nie przeskakujemy z tematu na temat, jeżeli prowadzenie jest w określonym kierunku. Więc kiedy przyglądamy się tematowi zdrady, możemy zobaczyć, że to uczucie, które się w nas pojawiło, kiedy zdradza nas partner, to jest to dobrze znane nam uczucie. I kiedy dotrzemy do źródła, jesteśmy w stanie je uwolnić. I od tego zacząć warto. Od zobaczenia, kiedy pierwszy raz ja się tak czułam. Od zadania sobie pytania, kiedy pierwszy raz poczułam się w ten sposób. I ja nie mówię, że to jest łatwe, ani przyjemne, ani lekkie. Ale powiem jedno, że jest to ogromnie uwalniające, kiedy przeprowadzimy siebie przez ten proces właściwie. I kolejnym etapem jest oczywiście stanięcie do siebie, do podjęcia decyzji. Ty jako kobieta, pytanie, czy chcesz być matką, matką dla tego mężczyzny, dla swojego partnera, dla swojego męża. Ty jako mężczyzna, czy chcesz być tatą
dla swojej partnerki, dla swojej żony, dla swojej kobiety. A kiedy te emocje uwalniamy, jesteśmy w stanie spojrzeć na to z innej perspektywy. Otwiera to w nas przestrzeń, poszerza naszą świadomość. I wtedy możemy pójść dalej. Decyzja zawsze będzie należała do nas. Jednak trwanie w relacji z drugim człowiekiem, kiedy nastąpiła zdrada, i trwanie w tej relacji tylko po to, żeby się na kimś zemścić, bo często tak jest, tylko po to, żeby kogoś upokorzyć, albo tylko po to, żeby za każdym razem wypominać tej osobie, to nie jest właściwy kierunek. Warto wtedy zajrzeć za tą kurtynę i zobaczyć, kogo naprawdę my chcemy ukarać. Do kogo my tak naprawdę czujemy te pretensje? Do kogo mamy naprawdę żal o to wszystko? I kiedy sięgniemy wystarczająco głęboko, wszystkie te emocje zostaną uwolnione. My spojrzymy na dane zdarzenie z zupełnie innej perspektywy. I oczywiście mogłabym tutaj pójść jeszcze dalej i pokazać, że często tak naprawdę druga osoba jest w pewnej nieświadomej roli i odgrywa tą rolę, odgrywa ją dla nas nieświadomie, żebyśmy my mogły pewne rzeczy zmienić w sobie. Ale nikt nie podejdzie do ciebie, nie chwyci cię za kołnierz i nie powie: kobieto, obudź się, obudź się, obudź się, zobacz, co, zobacz, ja ci ciągle pokazuję, żebyś zaczęła w sobie wartość, żebyś pokochała siebie, żebyś powiedziała: nie, nie, nie chcę być w takiej relacji, a ty tego nie robisz. Nikt tego nie zrobi. Natomiast to, co się dzieje, to taki mężczyzna będzie cię zdradzał, będzie ci upokarzał, będzie robił wszystko to, no właśnie, wszystko to, czyli co? Ano będzie robił wszystko to, czego doświadczyłaś w domu rodzinnym. Zobaczcie, jakie to jest przeniesienie. Dwunastego grudnia będziemy rozpoczynać dwudniowy warsztat. Warsztat, którego celem jest rozpoczęcie pewnego procesu. To będzie wstęp. Wstęp do kwantowego uzdrowienia relacji z mamą. Jest to warsztat dedykowany kobietom. Ta relacja między tobą jako dorosłą kobietą a twoją mamą ma ogromne, ogromne przełożenie na twoje życie. Jak ogromne? Gigantyczne. Na tym warsztacie będziesz mogła bardzo dokładnie to zobaczyć. Jeszcze raz zaznaczę, że my swoje dorosłe życie budujemy na fundamencie i ten fundament został wylany, kiedy byłyśmy małe. I to były spostrzeżenia w naszym domu rodzinnym, które my wyniosłyśmy. Kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, jaka jest relacja między nimi. Czym jest świat, czym są ludzie, czym są pieniądze, czym jest praca, czym jest poczucie bezpieczeństwa i czy w ogóle istnieje. I kim ja jestem w tym wszystkim. I na tym fundamencie stawiane są kolejne poziomy. Podczas warsztatu będziesz mogła odkryć nie tylko to, jak ta relacja, kiedy byłaś mała, wciąż wpływa na twoje życie, ale dużo więcej. Pojawi się dużo więcej jasnych odpowiedzi na być może pytania, które zadajesz sobie od dawna. Warsztat jest bezpłatny, jest dedykowany kobietom i jest on wstępem i zaproszeniem również ciebie do dalszego etapu. Stworzyłam go po to, abyś mogła poczuć, czy to jest temat dla ciebie, bo pracy z matczyną raną, takich warsztatów, jest ogrom w tej chwili. One wybrzmiały i wypłynęły jak grzyby po deszczu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jednak to, co jest ważne, to ważne jest, aby ta praca była rzeczywiście skuteczna. I moje doświadczenie mówi o jednym, że ta praca, żeby była skuteczna,
to potrzebuje wewnętrznie nastąpić w kobiecie dojrzałość emocjonalna, czyli ona potrzebuje z wewnętrznego poczucia bycia dziewczynką stać się kobietą. I to jest proces. Proces, który nie zadzieje się w ciągu tygodnia, ani w ciągu 2 dni, ani w ciągu 2 miesięcy. Ten proces potrzebuje czasu. Ile? To będzie zależało tylko i wyłącznie od ciebie, od twojej gotowości, od twojego samozaparcia, od twojej konsekwencji w działaniu, w dawaniu sobie tego wszystkiego, czego zabrakło, w rozpoznawaniu pewnych wzorców, mechanizmów i wybieraniu inaczej. To jest budowanie swojego życia na nowo. I początkiem oczywiście jest świadomość, jest zobaczenie. I często to zobaczenie jest bardzo niewygodne. I my nie chcemy tego widzieć. Dlatego właśnie ten warsztat jest wstępem i dlatego zapraszam cię gorąco do uczestniczenia w tym warsztacie. A w międzyczasie, zanim warsztat nastąpi, zapraszam cię również do mojego świata. Możesz zapisać się na listę mailingową. W międzyczasie pojawiają się różnego rodzaju spotkania na żywo, podczas których będziesz mogła zadawać pytania, będziesz mogła dzielić się swoim doświadczeniem i uczestniczyć na żywo w spotkaniu ze mną. Życzę ci cudownego, wspaniałego dnia i do usłyszenia wkrótce.